inna strzecho, co mi w tęskności. Słyniesz z uciechy od mej młodości. Niech lśnią z uciechy wspaniałe grody rodzinnej strzechy, milsze zagrody. Zitojta, w domu Michała Kajki. Witajcie, obecnie muzeum, ale pierwotnie jego rodzinny dom wybudowany własnymi rękami przez poetę. Zapraszam. Muzeum Michała Kajki, założone w 1968 roku zeszłego stulecia, w momencie, kiedy jedna z gałęzi rodziny Michała wyjechała do Niemiec. Muzeum jest podzielone na cztery części: historyczną, literacką i życie i twórczość Michała Kajki. Kalendarium historii Prus. Rok 1656. Bitwa pod Prostkami pomiędzy wojskami Rzeczpospolitej i Tatarów, zwana wtargnięciem tatarskim przez Mazurów. Czy w tej bitwie walczył Andrzej Kmicic? Czy porwał w niej księcia Radziwiła? Skąd się w ogóle wzięli Polacy na Mazurach, w Prusach? Dlaczego na tej nazistowskiej mapie z roku 1938 są praktycznie same polskie nazwiska? Na dzień cesarza naszego, Wilhelma II, mazurski ludu, wznieś hymn dzięk i złącz go razem z lutni dźwięk, chwaląc wspólnie cesarski tron, a głos niech wyda taki ton. Niech żyje cesarz, będzie zdrów, da Bóg za rok świętować mu znów. Michał Kajka. Michał Kajka napisał taki wiersz na cześć niemieckiego cesarza. Dlaczego to zrobił? Póki słońce żarem grzeje, póki wiatr po wydmach wieje, gdzie mazurski naród słynie, polska mowa nie zaginie. Literacka twórczość Mazury. Tak, Michał Kajka nie był sam. W XIX wieku było około 200 mazurskich ludowych poetów. Praktycznie każda wioska miała swojego jakiegoś wierszokletę. Tylko nie wszyscy drukowali. Nie wszyscy zachowali się w naszej historycznej pamięci. Tutaj jest mapa, gdzie ci wybitniejsi zostali zaznaczeni, o których pamiętamy, którzy pozostawili po sobie jakiś ślad. Ale dlaczego w ogóle Mazurzy pisali? Dlaczego potrafili pisać? Ta historia zaczyna się z początkiem XVI wieku. To jest związane z tymi świętymi mazurskimi księgami drukowanymi gotykiem, ale w języku polskim. Nasze wioski, pola, lasy świadczyć będą długie czasy, iż nasi mili przodkowie nazwali je w polskiej mowie. Biblioteka Michała Kajki. XIX wiek. Nie ma światła, nie ma wody, nie ma toalet. A wieczorem do Kajkowej biblioteki przychodzi mazurski chłop wypożyczyć polską książkę. Choćżem jeszcze młody, syt młodzieńczej siły, lecz różne przygody życie me spowiły. Chciałam, by oświata blaskiem mi świeciła, moje młode lata przewodnikiem była. Chcę, by w tejże mowie odmawiał pacierze, której me ojcowie wymawiali wierze. Niechże cnota większy, gdzie postąpię wszędzie,
mój umysł młodzieńczy i pod nie to będzie. Kalendarium życia i twórczości Michała Kajki. Rok 1936. Michał napisał list do redakcji Mazura z prośbą, aby żadne polskie auto do mnie nie przyszło. Dlaczego? Bał się? Był szykanowany? A może nie lubił Polaków? Kuchnia Michała Kajki, jego prywatne życie, jego rodzina, jego narzędzia. Kim był jako człowiek? Rzemieślnikiem, ojcem, mężem, o których musiał dbać. Patelnia z korbką. Wydawałoby się, że mazurska kuchnia, jak dla nas, jest bardzo siermiężna. Ale do czego ona służyła? Zagadka. Miał pan rację, panie Kajka, chylę głowę, walcząc o swą macierzystą mowę. Walczył pan o każdy dzień, spokojnie wiedziony, w tradycji i kulturze własnej i żony. Panie Kajka, my dziś w tej samej wierze działamy. Walczymy ze światem na siłę propagowanym pijaństwem i chamstwem zrodzonym z obłudy, współczesnym sposobem na zabicie nudy. Panie Kajka, pan dobrze wie, że to analfabetyzm rodził niewiedzę. Dziś to już chyba tylko naprawdę durny nie widzi, że to niewiedza rodzi analfabetyzm wtórny. Ludzie, przecież latarnie nie rozjaśnią głów narodu. Ludzie, przecież latarnie nie rozjaśnią głów narodu. Miał pan rację, panie Kajka, chylę głowę, walcząc o swą macierzystą mowę. Walczył pan o każdy dzień, spokojnie wiedziony, w tradycji i kulturze własnej i żony. Własnej i żony. Własnej i żony. Własnej i żony.